Cześć z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zwiększyć lub zmniejszyć ikony z pulpitu naszego komputera. A więc zaczynajmy. Jak widzicie, tutaj mam ikony, i zaraz Wam pokażę, jak je zmniejszyć. A mianowicie, po pierwsze, klikamy gdzieś w dowolnym miejscu naszego pulpitu prawym bliskiem myszki, i następnie przejeżdżamy myszką do opcji Widok i następnie jedziemy w prawo lub w lewo w zależności od tego gdzie to otworzyło się no i mamy tutaj opcję na przykład duże ikony w tym momencie nasze ikony zostaną powiększone jak klikniemy prawym przyciskiem myszki przejdziemy do widok mamy też średnie ikony czyli ten widok domyślny który miałem albo możemy też przejechać do małe ikony. i w tym momencie jak widzicie te ikonki są naprawdę małe no i w ten sposób możemy je właśnie pomniejszać i powiększać Natomiast jak klikniemy prawym przyciskiem myszki widok, możemy także je rozmieścić automatycznie. W tym momencie te ikony, które mam tutaj z prawej strony, zostaną dodane w puste miejsca z lewej strony. Zobaczmy. No i jak widzimy, te ikonki zostały automatycznie posegregowane w tym miejscu. Nie możemy ich przesunąć w dowolne miejsce, ponieważ mam włączoną opcję auto rozmieszczenia. Jak ją wyłączę, to mogę sobie przesunąć w dowolne miejsce te ikony, które chcę mieć w innym miejscu. Kolejna ciekawa opcja, która znajduje się pod prawym ciskiem myszki w opcji widok, to pokaż ikony pulpitu. Czyli jeśli klikniemy w tą oto opcję, to ukryją się wszystkie ikony z naszego pulpitu. Mamy teraz czysty pulpit. W ten sam sposób możemy kliknąć prawym ciskiem myszki, widok, pokaż ikony pulpitu i w tym momencie zostaną one z powrotem pokazane. Czyli w ten właśnie sposób możemy zmienić wielkość ikon, rozmieścić je, pokazać lub ukryć ikony pulpitu. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ten filmik Wam pomógł. I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!